oszalałem. Chyba tylko to można powiedzieć. Po ostatnim Food Champions i po live'ie charytatywnym stwierdziłem, że mój skład potrzebuje naprawdę istnego trzęsienia ziemi. I takie trzęsienie, jak sami widzicie, miało miejsce. Kompletnie posprzedawałem kluczowych zawodników. Zostały mi tutaj w praktyce tylko i wyłącznie karty niewymienne, bo chociażby tak, ten Sterling jest niewymienny, moi drodzy. No i na co to wszystko chciałbym przeznaczyć? No po streamie charytatywnym nie mogłem się oprzeć. Zresztą co ja was będę trzymał w sztucznej niepewności, i tak wszystko wiecie po tytule i miniaturce. Moi drodzy, przyszedł czas na SBC o ikonę, o podstawową wersję ikony. Patrząc na te wszystkie trafy na live'ie charytatywnym, gdzie był chociażby Vieira, gdzie był Del Piero, gdzie był Kaka, no niestety też pojawił się Rui Costa u Jacoba. Czuję strach, czuję ogromny strach, bo tak jak mówię, kompletnie posprzedawałem praktycznie cały skład, ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Jakie wymagania mamy na tę wersję ikony, moi drodzy, widzicie na załączonym obrazku. Skład o ocenie 83, skład o ocenie 86, drugi skład 86 i ostatecznie najmocniejsza drużyna oceniona na 87. Skład oceniony na 83, jak sami zresztą widzicie, już zrobiłem. Tak więc SBC o podstawową wersję ikony i tutaj pierwsze to SBC, czyli najłatwiejsze 83, gdzie mamy jednego informa i pozostałe karty 83. Mamy wykonane SBC w całości zrobione z kart, jakie mam w klubie. Większość pewnie jest nawet niewymienna. Nie orientuję się, kompletnie mi na tych kartach nie zależy. Jedyne co, no to musieliśmy kupić tego informa. Alan Kardec za 10 tysięcy, no nie wygląda chłop szałowo, więc leci na przepalenie, tak więc skład 83 wygląda następująco. Tak jak mówię, na 100% mógł być jakoś lepiej, mądrzej ustawiony, mniejsza z tym. Najważniejsze jest, moi drodzy, to, że jest zrobiony za 0, no za 10 tysięcy, ale to praktycznie jak za 0. Tak więc, moi drodzy, wysyłamy skład o ocenie 83 i odbieramy sobie paczkę dwóch piłkarzy. Tak jest, tak wygląda to pierwsze SBC. Czas na kolejne. Co do składów ocenionych na 86 i składu 87, no to tenże najdroższy, w całości najdroższy skład został zrobiony też praktycznie w całości przeze mnie, przez karty niewymienne, które miałem w klubie, moi drodzy. Jedyni zawodnicy, jakich tutaj miałem kupić, musiałem kupić, to był to oczywiście De Vrij, żeby był ten inform za 27 tysięcy, do tego był Alisson za 40 tysięcy i Handanovic za 29,5. I żeby nie było, nie jestem głupkiem i nie przepłacałem celowo za te karty Handanovicia i Alissona, żeby potem je tylko i wyłącznie przepalić. One po prostu, moi drodzy, były tutaj najtańsze. Gdy wyszukiwałem sobie i gdy snajpiłem Alissona i Handanovicia, no to okazało się, że te karty ktoś wystawił najtaniej, więc jak najbardziej skorzystałem z promocji, można powiedzieć. Po sprzedaży kart z mojego klubu, jak widzicie, na moim koncie widnieje 300 tysięcy monet. Wow! Super, fantastycznie. No i za te 300 tysięcy monet będziemy musieli zrobić oczywiście te dwa SBC 86 jeszcze dodatkowo. No i tutaj będzie już troszeczkę gra tak na styki, można powiedzieć. Tak więc teraz, żeby nie pomylić żadnej karty ani nic z tych rzeczy, czas, moi drodzy, pożegnać się z tymi kartami, które, tak jak mówiłem, one są w praktyce wszystkie chyba niewymienne. O ile się dobrze orientuję, to tutaj wszystko, co tylko mogło być, w szczególności te najdroższe, czysto teoretycznie, albo najwyżej ocenione karty, są niewymienne, więc ja jak najbardziej się z tego powodu cieszę, bo trzymałem je właśnie po to, na taką chwilę, żeby móc je wykorzystać w jakimś przekozackim SBC. Tak więc, moi drodzy, teraz czas wysłać skład o ocenie 87 i tak, domyślam się, że to można było zrobić na pewno dużo taniej, dużo lepiej i dużo mądrzej, ale tak jak mówiłem, ja tutaj dokupiłem tylko i wyłącznie 3 karty, a resztę kombinowałem w całości już z zawodników, których miałem u siebie w klubie. Tak więc, wysyłamy skład o ocenie 87, tak, wiem, że ci zawodnicy znajdują się u mnie w składzie, mam tego świadomość. Felipe Andersona będę musiał sobie odkupić, oczywiście do kości zostały rzucone, ale teraz, moi drodzy, mamy wykonane drugie SBC. No i czas teraz jakoś pokombinować z tymi SBC 86. A Footby mi podpowiada, że chyba powinniśmy się idealnie zmieścić w tym limicie 300 tysięcy monet, no bo te SBC różnią się tylko i wyłącznie tym, że w jednym trzeba wrzucić informa. No i bardzo fajnie, skład 86 z jednym informem zrobiony, wszystko mnie wyniosło około 140 tysięcy monet, bo kilka kart też u siebie miałem, m.in. Guedesza, troszeczkę też to SBC, które znalazłem, pozmieniałem. W każdym razie, moi drodzy, oczywiście wysyłamy zawodników, tylko teraz, żebym się upewnił. Tak, to jest to z informem, to jest to z informem, tak więc wysyłamy skład, moi drodzy, i teraz czas na ostatnie. Już naprawdę niewiele nas dzieli od tej ikony. Poproszę teraz w tym momencie, jeszcze przed otwarciem paczki, jeszcze przed zrobieniem SBC o ikonę, o zostawienie kciuka w górę oraz o zostawienie subskrypcji na moim kanale, ponieważ statystyki są przerażające. Ponad 85% osób, które oglądało ostatnio moje materiały, nie zostawiło subskrypcji. No być może ze względu na popularność pierdolnięcia z 3-funtowej armaty na twierdzy Kłodzką, ale
kto wie. I ostatnia karta zakupiona, moi drodzy, na moim koncie pozostało mi 3000 monet, ale czas złożyć to SBC. W tym momencie przyszły do mnie pierwsze wątpliwości, gdy przestawiam te wszystkie karty, czy to był dobry pomysł, czy to się zwróci, czy to się sprawdzi. Ja powiem tak, ja mam jakiś gigantyczny nagań, bo ja on kompletnie nie znam, ale gdyby tutaj był ktoś, chociażby w okolicach tej ceny, jaką dałem ja właśnie za... podobnym deseń, to ja bym był zadowolony. Stało się moje. Swój klub, wszystkie karty jakie mamy też oczywiście kartkę następną. I naprawdę, naprawdę się cykam, bardzo się cykam, moi drodzy. Nie wiem, czego mam się tutaj spodziewać, ale zobaczymy. Podstawowa wersja ikony, moi drodzy. Ja wiem, że czysto teoretycznie mogłem sobie te paczki, które otrzymywałem po kolei, otwierać od razu. Może też by pojawili się jacyś zawodnicy, którzy by mi zwrócili po prostu to SBC, albo bym nie musiał kupować danych kart. Ale chciałem zrobić na sam koniec taki mikro pack opening, więc mam nadzieję, że jeżeli ten pomysł się wam bardziej podoba, to zostawcie łapkę w górę. No nie wiem, jak to odmienić, deklinacja trudna rzecz. Pierwsza paczka nie ma nawet karty błyszczącej, to nawet na to nie patrzymy. Oczywiście, moi drodzy, to wszystko pomijamy. Tu był dramat, tak więc to była paczka taka najsłabsza. Teraz mamy, moi drodzy, trzy paczki dwóch rzadkich złotych piłkarzy i oczywiście paczkę z ikoną, tak więc zobaczmy. Jeżeli tutaj będą ekrany, to będzie bardzo spoko. Myślę, że... walkout to już w ogóle, ale nawet jakby były ekrany... tu jest walkout! Tu jest walkout! To jest... Jezus ma... Co? On ma informa? On ma informa! Silesen 85! Ja przez chwilę się przestraszyłem, ja pomyślałem, że to będzie Van der Sar. Po prostu, jak ja bym trafił dwie ikony, kuźwa, w SBC o ikonę, no to to by było przecież już jakieś przegięcie w ogóle pały, kompletne. Ale Silesen trafia do naszego klubu, coś się w ogóle przycięło w trakcie otwierania tej paczki, ale najważniejsze jest to... I to jest w ogóle sprzedawalne! To jest sprzedawalne, Silesen. No dobra, 20 tysięcy monet w kieszeni, spoko. No to po Silesenie myślę, że tu naprawdę, naprawdę może być ciekawie. Chyba, że Silesen był tutaj jedynym dobrym trafem, no to wtedy to czas się rozejść do domów. Ale moi drodzy, tutaj, o Jezu, jak to szybko poszło. Tutaj wiemy, że nic nie będzie. Tutaj absolutnie niczego nie będzie, znaczy Nani, no... No Nani, no kogo obecnie interesuje Nani? No może jakaś jego karta specjalna by była naprawdę w spoko, ale okej. To na co wszyscy czekamy, jeszcze przed nami otwórzmy ostatnią paczkę dwóch rzadkich złotych piłkarzy i może znowu walkout. Oj nie, tutaj wypruło to zdecydowanie za szybko. Za szybko to wypruło do przodu wszystko, moi drodzy, więc nie będzie ani ekranów, ani tym bardziej walkoutu. Quintero, 80 punktów overalla, tego jego mościa kojarzy z FIFA 14, gdzie nim grałem. No ale teraz, moi drodzy, Nzonzi i Quintero lecą do klubu. W tle, jak sami słyszycie, albo nie słyszycie, czekajcie. Teraz słyszycie, teraz w tym momencie leci epicka muzyka. Moi drodzy, bo tutaj będzie epicko. Tutaj się będzie działo. Raz jeszcze, poproszę o zostawienie łapki w górę. O zostawienie subskrypcji. Możecie nawet udostępnić ten film, jeżeli taka jest wasza wola. Nie wiem, co mogę szybko teraz zareklamować. Zapraszam na mojego Instagrama po super zdjęcia, na mój drugi kanał. Linki do wszystkiego znajdziecie w opisie. No a teraz, moi drodzy, bogowie FIFA, do ciebie składamy błaganie, trafmy coś dobrego, Nexium, ty baranie. Poszło, moi drodzy, modlitwa została odmówiona i błagam, błagam, niech to tylko nie będzie ktoś za 200 tysięcy monet. No oczywiście, jest walkout, ale tu walkout być musi. Jaka to jest Argentyna? Juan Sebastian Verón. Muszę sprawdzić jego cenę, żeby móc cokolwiek powiedzieć na temat tego zawodnika. No dobra, Footbin, Juan Sebastian Verón, oczywiście w wersji Baby. 344 tysiące. Okej! Okay. Mogło być zdecydowanie gorzej. Absolutnie mogło być gorzej. Mogło być też dużo, dużo lepiej.
Ale no na całe szczęście nie Nakata, bo dzięki Bogu, że to nie był Nakata, bo gdybym zobaczył flagę Japonii, to wyszedłbym i nie wrócił. Mogło być gorzej, niewiele gorzej, ale gorzej, ale mogło być też jednocześnie w chuj. Juan Sebastian Verón, no trafia do mojego składu, no, naprawdę, liczyłem na jakiegoś napastnika, nawet jakby to był kijowy napastnik, już jak zobaczyłem flagę Argentyny, to sobie pomyślałem, hej, może to będzie Crespo. Jak teraz patrzę, no to mógł tam wlecieć Inzaghi, Lehmann, Litmanen, Schmeichel, Van Nistelrooy, jak już mówię o napastnikach, i to by było zdecydowanie gorzej. No Rui Costa, chociażby Jacoba, jest dwa razy tańszy. A z tego co widzę, to Juan Sebastian Verón ma bardzo podobną cenę do Crespo, chociażby Baby, tak jak mówię, no gdyby wyleciał Crespo Baby, to byłbym zadowolony, bo najbardziej chciałem napastnika, ale na środek pola do Sissoko albo do Doucouré, albo może ewentualnie w przyszłości za 2 lata do Pogby, no będzie okej. Okay. Moi drodzy, mam nadzieję, że zostawiliście tę łapkę w górę, bo no mogło być lepiej. To już Lamparda bym bardziej chciał w takiej cenie. Czy było warto sprzedawać połowę składu i zbierać monety na Verona? No, odpowiedź na to pytanie raczej znamy. No, ale na środek pola do tego Sissoko, no, da radę. Z napastnikiem problem niestety jest nadal. No, a teraz jeszcze będę miał problem z całą resztą składu. Fantastycznie, to był naprawdę dobry pomysł, Kornel. No nic to, moi drodzy, ten odcinek kończymy z Veronem. Liczyłem na coś lepszego, chyba wszyscy liczyli na coś lepszego. Ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. A ja chyba niestety przez najbliższe tygodnie będę musiał się polubić właśnie z Veronem. Mam nadzieję, że wy też go polubiliście, że zostawiliście łapkę w górę. I pa, pa. Żegnam. Dobranoc.